Rodzina Patryka, jak większość polskich rodzin mieszkających na Litwie, mówi po polsku. Teraz podczas pobytu w naszym województwie chłopiec może go jeszcze doskonalić. Nowe koledzy pomagają. I jeszcze, że kiedy chodzisz po prostu na ulicy, to słyszysz prosto, że ludzie rozmawiają po takim języku. I no, chce się samemu tak więcej tak rozmawiać po polsku. Na co dzień o jak najlepszą znajomość języka ojczystego najmłodszych Polaków dbają ich rodzice oraz nauczyciele. Staramy się akcentować podczas lekcji, co żeby poprawnie rozmawiali, żeby książki czytali. No tak, staramy się. I rodzice także. No dzieci to dużo z media, z internetu, oglądają różne filmiki. Poza doskonaleniem znajomości języka polskiego, młodzi Litwini uczestniczą też w różnych zajęciach, także z kolegami z Polski. Bardzo ciekawe były dla nich warsztaty zorganizowane przez nasz oddział TVP. Samemu spróbować jak wygląda praca dziennikarza, co jest potrzebne w tej pracy, zarówno kwestie techniczne, jak merytoryczne, a także ogólne, jaki rodzaj wiedzy jest potrzebny. Podpowiem, że każdy, żeby być dobrym dziennikarzem. Bardzo kocham robić zdjęcia lub filmować filmiki i to jest bardzo użyteczne. Organizator pobytu dzieci z Litwy w Lubuskiem, czyli Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu imienia Brata Krystyna, przygotowuje dla nich jeszcze wiele innych atrakcji. W planach są m.in. wyjazdy do koło Kołobrzegu czy do Gorzowa. Musimy dbać o Polaków za granicą. Na to muszą być środki i nasza wrażliwość. Dlatego, że potem te kontakty tak samo i ta, z tamtymi państwami są dużo łatwiejsze. Polak za granicą zawsze do swojej ojczyzny ciąży. Bardzo bym chciałam znowu zwiedzić Polskę swoim tempem, z rodziną zobaczyć jakieś nowe miejsce. Język jest no, naprawdę różni się od naszego wielińskiego, to było by ciekawie lepiej go poznać. Polskie dzieci z Litwy zostaną w Lubuskiem do przyszłego piątku.